W tej prezentacji mogę być co nieco stronniczy, dlatego jeśli jesteś plastikiem i najważniejszym celem w życiu jest dla ciebie kupić sobie nową szminkę, ta prezentacja może być kubłem zimnej wody. Oczywiście mój kanał aspiruje do miana edukacyjnego, dlatego moja analiza będzie opierała się na psychologii. A co psychologia ma wspólnego z makijażem? Zaraz się dowiemy. Nie wiem, czy to YouTube się na mnie uparł, czy mamy jakiś nowy trend, ale codziennie dostaję w poleceniach takie filmiki w stylu 100 warstw szminki, 100 warstw pudru, ileś tam warstw sztucznych rzęs. Sądzę, że to jakaś kolejna akcja w stylu bądźmy sobą, bądźmy naturalni. A w konsekwencji wyjdzie i tak, że gwiazdki YouTube'a o pięknych, gładkich twarzach będą chciały pokazać, jak pięknie wyglądają bez makijażu albo z tak zwanym lekkim makijażem. Zaś jak ten przesadny psuje ich wygląd. No i tutaj pojawia się pytanie, czy makijaż to jakaś wielka sprawa lub problem? Nie. Póki nie okaże się, że dziewczyna, którą znasz od miesięcy, na weekendowym wyjeździe nad ranem wygląda jakoś tak inaczej. A czy makijaż może być problemem psychologicznym? Słuchajcie, okazuje się, że tak. Zacząłem przygotowywać materiał pod tę prezentację i na jednym babskim portalu, konkretnie na polki.pl, nie wiem na ile może być wiarygodny, ale znalazłem tam informację, że nawet 14% kobiet jest uzależniona od makijażu. Uzależniona, czyli wstają rano i pierwsze co robią jeszcze po omacku, to kosmetyczka i nakładanie tapety, zanim zobaczy je partner. Później taka pani może spokojnie zjeść i dajmy na to się wysikać. Cholera, dla mnie byłby to problem, bo przecież przy jedzeniu można się upaćkać szminką czy jakimś tam pudrem. Ile to jest właściwie te 14% kobiet? Sprawdzam dane GUS i widzę, że łącznie mamy około 20 milionów kobiet, 19 z hakiem. Dobra wiadomość jest taka, panowie, że jest ich o ponad milion więcej niż nas. Natomiast zakładamy, że te, co się malują, to będą gdzieś od 15 roku życia do powiedzmy 60. Tych będzie 13 milionów i 700 tysięcy. Z tego 14% to daje prawie 2 miliony. 2 miliony zombie, które myślą tylko o jednym. Więcej makijażu, więcej szminki, więcej pudru, więcej tuszu do rzęs. Szczerze współczuję niektórym facetom. Wyobraźcie sobie, że oni żyją z tą kobietą całe życie i nie wiedzą, jak ona naprawdę wygląda. Nie mają okazji, bo ta prawdopodobnie maluje się nawet do spania. A teraz tak, na serio. Uzależnienie to wydaje się być poważne. Kobiety z tą przypadłością nie są w stanie iść na basen bez makijażu, nie otworzą drzwi listonoszowi, albo nie wyjdą do warzywniaka na osiedlu bez umalowania się. Ja robię to z tygodniowym zarostem, pomiętą koszulką i w poplamionych spodenkach. Okej, to może teraz coś rzeczowego. Widzisz taką dziewczynę czy kobietę w pracy, szkole, na przystanku? Czy istnieje jakiś sposób, żeby powiedzieć coś na jej temat na podstawie samego makijażu? Podobno tak. Po pierwsze, makijaż dodaje pewności siebie. Kobieta umalowana niweluje swoje kompleksy i niedoskonałości, ale podświadomie wchodzi też w pewnego rodzaju maskę, rolę, więc może sobie pozwolić na więcej. Dlatego kobiety z mocnym makijażem są bardziej rozgadane, może nawet czasem pyskate i bezpośrednie, ale z pewnością bardziej pewne siebie. Prawdopodobnie wiedzą o tym doskonale HR-owcy przy rozmowach o pracę i dlatego wymaga się, aby makijaż na rozmowie o pracę był raczej stonowany. Po drugie, kobiety z silnym makijażem to często perfekcjonistki. To może być zaleta, jak i uciążliwa wada. Okazuje się, że kobiety, które mają mocniejszy, ale dobrze dobrany makijaż, to pedantki, które świetnie sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych i w pracy, która wymaga dużego zaangażowania w porządek. To już wiem, czemu ja się nie maluję. Trzeci punkt dotyczy makijażu i skrajności w samoocenie. Kobiety, które albo przesadnie używają makijażu, albo nie używają go wcale, mają problem ze swoją samooceną. Czują się niedowartościowane. Jedna grupa to introwertyczki, raczej zamknięte w sobie, to te, które nie malują się kompletnie, bo mają przeświadczenie swojej niedoskonałości i makijaż wydaje się nie mieć dla nich sensu. Zaś drugie to często ekstrawertyczki, czyli osoby otwarte na świat, stale oddziałujące na otoczenie. Te cały czas widzą kolejne i kolejne wady i chcą je niwelować. Te drugie często popadają coś w rodzaju natręctwa. I z czasem makijaż, częste zmiany koloru włosów już nie wystarczą. Pojawiają się poważniejsze zabiegi, operacje plastyczne, powiększanie piersi, korekty nosa itd. Rodzicu, gdy twoja 13-letnia córka sięga po szminkę, to pamiętaj. Ci na detoksie zaczynali od bezalkoholowego szampana. Po czwarte, makijaż powiększa oczy, a te podświadomie kojarzą się z młodością. To dlatego kobiety tak chętnie chcą je powiększać optycznie i podobno istnieje wiele sztuczek, które to umożliwiają. Chodzi o to, że oczy dzieci, a konkretnie niemowląt,
wydają się większe w stosunku do twarzy. Więc może to działa w tę stronę. Zatem duże oczy to też symbol niewinności, co może przekładać się w takim przeświadczeniu o wierności. Mężczyzna widzi taką kobietę z dużymi oczami i w jego podświadomości zachodzi ten cały proces myślowy. Punkt piąty, podkreślanie ust, a wysyłanie sygnałów seksualnych. Duże czerwone usta mogą być odbierane przez facetów jako zaproszenie do prokreacji. To oczywiście nie jest tak, że facet widząc kobietę z dużymi ustami myśli sobie, aha, pewnie chce iść do łóżka. To jednak podświadomość działa za faceta. Jaskrawe kolory przyciągają uwagę, usta z pewnością przyciągają uwagę, więc może to zostać odebrane jako poszukiwanie przez kobietę partnera, co też zachęca mężczyzn do podjęcia próby inicjacji. Kurczę, Krystyna Czubówna by tego chyba lepiej nie określiła. Punkt szósty dotyczy młodości, makijaż, a młodość i znów ta podświadomość. Z czym nam się kojarzy gładka skóra, błyszczące oczy, lśniące włosy? No, z młodością. Zaś szukając dalej, w ludzkiej naturze młoda, zdrowa partnerka jest gwarantem zdrowego potomstwa. Dlatego te wszystkie kolorowe akcenty wygładzenia, podkreślenia w pewnym sensie są zrozumiałe. Ostatnio jest taka moda na mówienie, że mężczyźni wolą kobiety nieumalowane. Czy jest tak faktycznie? A może my faceci do końca nie wiemy, czego chcemy? Psycholog społeczny Nicolas Guégan przeprowadził taki eksperyment. Dwie kobiety przez 20 dni przychodziły do baru, siadały sobie i rozmawiały. Na zmianę, jedna miała makijaż, druga nie. Okazało się, że ta kobieta, która w danym dniu miała makijaż, cieszyła się ponad dwukrotnie większym zainteresowaniem. Dostawała propozycję drinka średnio 2 razy na godzinę. Przypominam, że kobiety na zmianę raz miały makijaż, raz nie. Dlatego nie ma znaczenia, czy jedna jest atrakcyjniejsza od drugiej, pomijając, że jest to kwestia subiektywna. Czyli jednak coś w tym makijażu jest, co przyciąga. Podsumowując, dobrze zrobiony makijaż może wyglądać fajnie i na pewno podkreśla urodę kobiety, natomiast przesadny i nieumiejętny może być karykaturą. Teraz powinienem zareklamować jakąś serię kosmetyków, ale spokojnie, nie znam się na tym. Jak to w życiu bywa, wszystko ma swój umiar, ale umiar to właśnie słowo klucz. Mi przesadne malowanie zwyczajnie się nie podoba i często z naprawdę ładnej dziewczyny robi plastika, a zamiast przyciągać facetów, budzi najgorsze skojarzenia. A jak jest u was? Czy uważacie, że panie powinny się malować na ostro, czy może od święta, bo są piękne takimi, jakie są? Piszcie! Zaś jeśli podobają wam się moje prezentacje, takie w stylu pół żartem, pół serio, to koniecznie dajcie suba i łapkę w górę, bo te bardzo mnie motywują do dalszej pracy. A co powiecie na jakiś konkurs? Mam kilka książek do rozdania, uzbierało się paru widzów, może więc o coś zawalczymy. Wszystkie komentarze czytam, niektórych nie usuwam, a na wiele staram się odpowiadać, dlatego wezmę sobie sugestie do serca. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne takie ciekawostki.